Wybraliście kolejny wpis z serii 6 jako ten, który chcielibyście, żebym pokazał w mini vlogu. I właśnie dzisiaj to robię. Wybraliście temat przegląd tygodnia. Tu jest wpis na podstawie którego wybraliście temat mini vloga. Chodziło w nim o to, że nie o sam przegląd tygodnia, w sensie jak go robić, tylko kiedy go robić. Zauważyłem po paru tygodniach, właściwie paru miesiącach, a nawet dłużej że jak mam zaplanowany przegląd tygodnia w piątek, czyli w dzień, kiedy najwięcej osób sugeruje, żeby ten przegląd tygodnia robić, to w około 60% w przypadku ten przegląd tygodnia robię, ale około 40%, czyli prawie połowę tego przeglądu nie robię. Zastanawiam się, z czego to wynika. No i zwykle w piątek miałem inne zajęcia też, które wchodziły mi na mój harmonogram i ten przegląd tygodnia albo był ściśnięty, albo był przesuwany na wieczór, a potem się okazało, że nie mam siły. No i czasami po prostu odpuszczałem. Odpuszczając przegląd tygodnia, Odpuszczam coś, co jest dla mnie najbardziej istotne w kontekście mojego systemu produktywności. Spojrzyj z lotu ptaka, zastanowić się, co jest istotne, co działa, co nie działa, poprawić, zaplanować. Po to jest przegląd tygodnia. Zastanawiałem się, co z tym zrobić, i przesunąłem przegląd tygodnia na sobotę. W sobotę rano. I odkąd jest w sobotę rano, o 7 rano, to mam stuprocentową skuteczność. Już kilkanaście tygodni robię w sobotę rano i naprawdę to działa. I o tym właśnie jest ten ostatni wpis w 6. Ale stwierdziłem, że jeszcze jest jedna rzecz, a właśnie kilka rzeczy, które pomagają mi ten przegląd tygodnia regularnie robić. Zmieniłem też trochę formę przeglądu tygodnia. Oprócz tej części standardowej, która jest najczęściej polecana, czyli przegląd projektów, zadań, sprawdzenie co chcę w na następnym tygodniu robić, co zrobiłem, czy wszystkie zadania są aktualne, czy wszystkie projekty są aktualne, sprawdzenie someday maybe, zadań zdelegowanych, czy mam już odpowiednie rezultaty. Ja dodałem kilka innych rzeczy, które sprawiają, że ten przegląd tygodnia jest dla mnie miły, które sprawiły, że do niego się uśmiecham. Czyli na przykład jest przegląd zdjęć z ostatniego tygodnia. I w ramach przeglądu tygodnia zaczynam od tego, żeby te zdjęcia sobie posegregować. Z iPhone'a, z aparatu, z iPada, gdziekolwiek te zdjęcia mam przechowywane. Rozrzucam je we właściwe katalogi. Mam też przegląd tego, jak odpoczywałem. Zastanawiałem się, czy odpoczywałem dla mnie w dobry sposób, co było dla mnie miłego w tym odpoczywaniu i jak mogę odpoczywać następny tygodniu, czy też planowanie odpoczynku na następny tydzień. Patrzę też na finanse, czy trzymałem budżet. Odkąd patrzę na to teraz w tygodniu tak bardziej zorganizowany sposób, to bardziej trzymam budżet, to dla mnie jest miłe. Patrzę na finanse firmowe, sprawdzam notatki. Często w notatkach jest coś miłego, fajnego, więc to też jest dla mnie coś, coś dobrego. I te kilka rzeczy, które widzicie na ekranie, które teraz wam pokazuję, sprawiają, że ten przegląd tygodnia jest po prostu dobrą dla mnie formą podsumowania tygodnia. Nie tylko dobrą w sensie takim merytorycznym, bo wiadomo, że zdania i projekty warto podsumowywać, ale dobrą też taką emocjonalnie. Zachęcam do tego, że przyjrzeć się temu, jak robicie przegląd tygodnia, kiedy go robicie, co jest w nim zawarte i zmodyfikować to tak, żeby to dla Was działało. Co do czasu, zawartości. Długości, może nawet nagrody po tym, jaką jak sobie dajecie po takim przeglądzie tygodnia. To może być przyjemne, to może być proste, a jeżeli będzie robione regularnie, to będzie efektywne. Zaręczam, że to będzie efektywne i będzie pomocne długofalowo dla Waszego systemu projektowości, a tym przede wszystkim dla Was. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia z tym w następnym mini-vlogu. Cześć!